Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Radioaktywny blog, Leszek Gnoiński. Moim gościem jest Łukasz Pawlak, Requiem Records. Z tą nazwą to zawsze są jaja na stacjach benzynowych, na przykład, gdy nie ma mnie w bazie. Pani musi zapisać na przykład, albo jak pani stara się wymówić. Zawsze nie wiem, czy poprawiać, czy nie poprawiać, bo to zawsze takie niezręczne. No tak, jak byłem tam kiedyś młody, to wymyśliłem sobie taką nazwę i tak gdzieś zagnął się już, w sumie w przyszłym roku będzie 30 lat praktycznie, jak tak towarzyszy w całej mojej drodze życiowej, tej takiej dorosłej. No i tam masa historii, masa wszystkiego. No właśnie, 30 lat już? No w sumie w przyszłym roku, znaczy nie, w tym roku będzie, bo nawet znalazłem w ogóle taką okładkę kasety, no. Gdzie tam właśnie w pierwszej mojej takiej kasety, gdzie tam jest data w ogóle. I nie wiem, to podaje, że tam to się gdzieś w marcu tam ukazało. To były czasy tam kserokopii, a nawet jeszcze nawet które raczkowało, no. Tak naprawdę w Polsce. I pamiętam, też miałem z tym jakieś tam przygody. Ale to była taka kaseta jakiego tam naszego projektu, który był tam taką sytuacją jednorazową w ogóle z kolegami. I to była w ogóle, tak, to jest pierwsza moja publikacja. Ona jest totalnie nieoficjalna, totalnie jak gdyby oddolna i taka... Czyli jak to się nazywało? Fucking Children Noise. To było takie tam, takie wtedy jakoś tak byłem w takim środowisku, w moim Ostrowie Wielkopolskim, z którego pochodzę, w takim środowisku punkowo, tam krastowym i to było wymieszanie w ogóle, taka nasza wersja wymieszania w ogóle grindcora z jakimś noise'em i z takimi hałasami w ogóle tam. No i to w ogóle, to była jak gdyby taka pierwsza moja jakaś taka publikacja, która gdzieś tam nakseroskopowana i to tyle. No i to było 30 lat temu. Ostrów Wielkopolski, blisko Jarocina. Tak. Do Jarocina to tam jest ile? Ze 40 kilometrów? No już pamiętam ile, ale pamiętam, że jak gdyby jak wchodziłem w tematy muzyczne, czyli tak dokładnie w roku 90, bo tak jak poszedłem do liceum, bo wcześniej w ogóle nie interesowałem się muzyką. Nie? W podstawówce pamiętam, że byłem modelarzem w ogóle, samoloty, statki i tam z małego modelarza i z plastiku. A poszedłem do liceum i w ogóle zobaczyłem chłopaków, którzy byli na czarno na przykład poubierani i słuchali tam The Cure, Dead Can Dance i jakiegoś heavy metalu. I jakoś tak pamiętam, że w ogóle tak bardzo szybko, bo mając jak gdyby tych kolegów starszych, którzy mi strasznie imponowali wtedy i właśnie ten Jarocin, który właśnie w 90 roku byłem chyba pierwszy raz w Jarocinie. No tak, no bo przecież Ostrów Wielkopolski to jest Rokosz. No tak, na przykład. A potem Bikcyc to jest też przecież Ostrów Wielkopolski, bo większość Jotkiewskiego jest w Ostrowie. Też jeszcze stana punkowa, tam taka grupa punkowa, hardkorowa, jak Okres, jak Prowokacja, Heroina i tam, no i też taki. Poza tym, a propos tego Rokosza, no to taki mój przyjaciel, Jarek Wardawy, taki tam tamtejszy dziennikarz. No znam Jarka, tak, robi festiwal. No tak, Legę na Piaskach, tak. To też przy okazji, jeżeli Jarek będzie słuchał, tego pozdrawiam i przepraszam za moje kłopoty z czasem, które zawsze go spotykają, jak mam właśnie projektować te rzeczy związane z Reggae na Piaskach. No więc to, Jarku, pozdrawiam i przepraszam. Taka propos ciekawa. No więc jak gdyby ten Jarocin w 90 roku i właśnie pamiętam wtedy z wujkiem, z misjonarzem Oblatów, pojechałem, on wtedy ewangelizował, a ja jak gdyby byłem takim właśnie już z jednej strony, bo pochodzę z takiej bardzo religijnej rodziny, więc z jednej strony jak gdyby ten kręgosłup jak gdyby taki, a z drugiej strony już pierwszy bunt w ogóle, nie? I to pamiętam, że wtedy jak się tak zachwycałem się tym Jarocinem i jakoś tak to było ten pierwszy raz. Potem już w drugim roku, to już jak gdyby to w kolejnym roku, bo przez te 4 lata aż do tego, jak on się rozpadł, jeździłem i no jak gdyby z każdym rokiem to już było coraz więcej jak gdyby moich różnych tam historii takich związanych już wchodząc jak gdyby w tą muzykę, w ten tak zwany cały underground. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnoińskiego. To powiedz mi, w którym momencie pojawiła się firma Requiem Records? Znaczy w sensie tak, jako nazwa to był przełom 94-95, no tak. a oficjalnie to powiedzmy to tak, no to była rejestracja, bo to było też wynikiem trochę mojej pracy, gdzie dokładnie tak po prostu zarejestrowo pracowałem w takiej gazecie Kuriostrowski i tam szef jak gdyby wymógł na mnie, żebym założył firmę. No i padło na to, że od razu zakładam tą firmę i taka była nazwa. I to było tam, to było 97-96 jakoś, to była taka oficjalna, że wpisana w KRS i tak dalej, nie? Więc to była ta 90 wtedy. A pierwsza
płyta, pierwsza kaseta taka oficjalna, bo ja dzielę jak gdyby te okresy z tego początku na takie dwa. Nieoficjalne, czyli kserokopie, czyli maszyny do pisania, czyli rapitografy, takie prace ręczne. To były przed rokiem 94, 94, 95. To były nakłady takie kilku, no to było po kilka sztuk, to były te historie, gdzie tam chłopaki z tego okresu pamiętają, sam pamiętasz, i przegrywanie, na przykład kupowanie, pamiętam, że kupowałem na bazarku w Ostrowie jakieś tam kasety z jakimś tam country, z Disco Polo i na nie przegrywałem jak gdyby tam już nagrania, które tam wtedy wydawałem, to były w większości moje nagrania, bo tam jakoś ten swój skromny warsztacik rozbudowywałem. Z jednej strony byłem tym fanem tej cięższej muzyki, a z drugiej strony już coraz bardziej wchodziłem w elektronikę. Jest jakieś takie moje wyobrażenia tej muzyki industrialnej, takiej eksperymentalnej. I to był ten pierwszy okres, taki powiedzmy nieoficjalny, z tego tam czasu to bodajże było tych kaset, nie wiem, z 15, 20, nie pamiętam. A w 94 roku, jak wyjechałem do Katowic, jak gdyby tam kontynuować naukę, tam najpierw w studium, potem na studiach, to tam pamiętam, studiowałem w takiej szkole dwuletniej, to było studium reklamy handlowej, i tam poznałem koleżankę, która miała męża, który miał drukarnię. I dokładnie pamiętam, właśnie do koniec 94, bądź 95 na początku, wydrukował mi już jak gdyby na sitodruku, w ogóle już tak jak gdyby oficjalnie, to tak tam sobie wyobrażam, taki box takiego mojego, który był takim zbiorem tych moich nagrań wcześniejszych, to był taki mój projekt The Rapport. To był taki box, gdzie właśnie było tylko 40 sztuk. W takim pudełku to wyglądało jak pudełko po czekoladkach, gdzie kasety kopiowałem oficjalnie w Piekarach Śląskich, bo tam była jakaś przegrywalnia, czy tłocznia, czy nie wiem jak teraz to się nazywa, czy była tłocznia, czy przegrywalnia kaset. To była oficjalna działająca firma, która, to były te złote czasy tej fonografii kasetowej. Oni tam na trzy zmiany pracowali i pamiętam, że jak taki wygłodniały, chudy studencik w ogóle pojechałem i że chciałem 40 sztuk tej kasety, nie? W sensie razy 4, bo to był poczwórny album i pamiętam, że nie udało się pierwszym razem, pamiętam, poleciałem do jakiegoś tam sklepu, jakaś tam czekolada, wódka, coś tam wróciłem, no i się udało. No i skopiowali mi jak gdyby te 40 sztuk razy 4. No i to było pierwsze oficjalne, powiedzmy, takie wydawnictwo. Wtedy jeszcze Requiem Production Records, bo to był taki, to była pierwsza... Jaki tytuł to było? To był The Rapport, to było The Rapport i to były publikacje 1992-94. Czyli to była pierwsza taka pozycja. To kurczę, to było moje siermiężne, dziwne. Ile masz dzisiaj już wydawnictw? No już ponad 400. Ponad 400 takich, powiedzmy, które są gdzieś tam w miarę dostępne. I to są różne. To są i te fanziny z tamtego czasu, i też kasety z tamtego czasu. No potem jak gdyby CD-ROM-y, to też był taki czas jeszcze, bo to był ten lata 90, jak pamiętasz, Leszku, to było, że te winyle schodziły i pojawiły się nowe rozwiązania, czyli na przykład CD-ROM-y. I to było tak. Że w ogóle na całym świecie nawet grupy, duże nazwy typu, nie wiem, taka grupa Coil miała w ogóle serię koncertów wydanych na CD-ROMie. To dzisiaj to w ogóle z perspektywy to jest w ogóle, to brzmi groźnie i w ogóle przerażająco, nie? Ale to było tak, a wtedy jeszcze kompakty były za drogie. Więc jak gdyby ten pierwszy etap, koniec lat 90. i początek przez 4 czy 5 lat 2000 wydawałem CD-ROMy, a potem już jak gdyby jak ten kompakt taki już, powiedzmy, stał się już taki bardziej w zasięgu finansowym, no to poleciały kompakty. I to był 2005 albo 2006 rok, to była grupa Spika, to pamiętam. To była pierwsza moja publikacja kompaktowa. No i potem już poleciało. Czy ty masz jakąś politykę wydawniczą? Co wydajesz? Bo ty dużo elektroniki wydajesz, dużo eksperymentów wydajesz, trochę gitarowej muzyki, ale czy masz jakiś swój własny charakter tego? Czym jest ten Requiem? Wiesz, to przez te lata to jak gdyby też się pojawiło kilka takich kanałów. Jednym z kanałów jest jak gdyby taka moja działalność bardziej komercyjna i to jest jak gdyby sublabel Opus i on jest jak gdyby finansowany, to może o tym pogadamy za chwileczkę. Natomiast jak gdyby, jeżeli chodzi o taki trzon Requiem Records, to znaczy mi najbliżej do tej takiej estetyki lat 80. tego starego 4AD, więc tak gdyby takiej melancholii swoistej w muzyce, czy w ogóle tego takiego bardziej zadziora, jeżeli chodzi o melancholię, czyli te wszystkie nowe fale, dark wave, tego typu muzyka. To jest moja najbliżej mi sercu, bo jak gdyby ta moja prywatna kolekcja płyt, no to najwięcej tam jest takiej właśnie muzyki, nie? I dla mnie jak gdyby, ja tam czasami się z tego śmieję właśnie, jak przychodzą nowe tematy, nowe zespoły i tak dalej, więc jeżeli zaczną w pierwszym zdaniu, że poruszamy się w estetyce post-punka albo new wave, to ja tak, już się zgadzam, nie? Bo to jest klucz do mnie w ogóle. Słyszycie, tak. Słyszycie. Chcecie Requiem? No to musicie powiedzieć, że Cold Wave, tak. Dark Wave, tak. Post-punk, no i już macie drzwi otwarte. Tak, to jest w ogóle, to jest takie, bo ja generalnie, jak gdyby tak, jeżeli chodzi o muzykę, to wszystko, co jest melancholijne i takie, powiedzmy, gdzieś tam ma ten taki, no taki takie duchowy. Romantyczny troszkę. Tak, to jestem ja, nie? To, no okay. Może tego nie widać, okay. Po mnie na co dzień, ale generalnie tak, to ja lubię się smucić. Słuchaj, wydajesz płyty w ogóle bardzo ładnie. Teraz opowiadasz o tej pierwszej kasecie, czterokasecie. W pudełku, wyglądającej pudełko od
czekoladek, więc wiele twoich wydawnictw ma bardzo ładną szatę graficzną. Dziękuję. Przyszedłem tutaj do ciebie po płycie zespołu Kafel, który jest z Kaflem. Kafel to był zespół, z którym Kasia Nosowska wystąpiła pierwszy raz w Jarocinie. Ja tego nie pamiętam, bo wtedy mnie nie było w Jarocinie, ale później przeczytałem i dlatego tę płytę chcę posłuchać, zobaczyć Kasię Nosowską, ale ten Kafel, jest kawałek tego Kafla w tej płycie. Czym jest ta płyta wtedy dla ciebie? Ona jest takim gadżetem trochę? Ludzie chcą mieć takie gadżety bardziej niż zwyczajną płytę? Wiesz, to jest też trochę tak, że ja jak gdyby też całe życie poruszam się w takiej przestrzeni tej grafiki komercyjnej. I generalnie jak gdyby ja jako grafik po tych wszystkich latach, po setkach logotypów, folderów różnych reklam i tak dalej, to dochodzę do takiego punktu, że w tej chwili, mając właśnie Zawieje, o których chwilę zawsze porozmawiamy, gdzie ja przygotowuję niskie nakłady wydawnictw, które sam składam, dosłownie. Mm-hmm. Maluję, wycinam, wiercę. No właśnie, bo na czym to polega? Bo to jest taka trochę moja taka... Manufaktura To jest taka w tym dzisiejszym świecie, który jest tak skomputeryzowany, jest generalnie taki łatwy, no bo dzisiaj, żeby wydać płytę, no to w ogóle na Google jest wszystko w ogóle, nie? Krok po kroku, nie? Na YouTubie są... jak co robić w ogóle, nie? To jest w ogóle, to dzisiaj jest banalne, więc jak gdyby ja, z jednej strony żyjemy w takim świecie, w jakim jesteśmy, z drugiej strony po tych wszystkich latach, jak gdyby takiej mojej pracy w fonografii, no to dochodzę do punktu, że właśnie, że wtedy, nie? Gdzie było ksero, gdzie były nożyki do cięcia, nie wiem, nożyków nie było do cięcia wtedy, takich tapeciarskich, które znamy teraz. Były żyletki, nie? Bo właśnie było to, gdzie też jak gdyby każdy z wydawców fanzinów wie dokładnie, jak się robiło tytuły mniejszą czcionką, jak się wszystko sklejało, składało. No to generalnie to jest ta tęsknota dla mnie. Więc jak gdyby to, że ja mogę dzisiaj jak gdyby już to wszystko, jak gdyby mając te narzędzia do takiej pracy, w sensie, no, że projekt Adobe i w ogóle druk i kurierzy i imposty i tak dalej, to właśnie to, że ja mogę wrócić do tego momentu, gdzie nic nie było, a trzeba było coś zrobić, to jest dla mnie takim kluczem, jak gdyby, nie? Więc jak gdyby ja przez te wszystkie lata, jak gdyby, no, starałem się, żeby te wydawnictwa, tutaj wspomniałem o tym Kaflu, no, były wydawnictwa w rękawicach takich przemysłowych, rigor mortis, były w workach po ziemniakach, Bolka Boszczyka 997, no, Kafel wspomniany właśnie z kawałkami Kafla, płyty tam z Beksalala, gdzie koleżanka moja szyła laleczki, no, w Jaśku, no, w cegłach i tak dalej, i tak, tak dalej. No, tak, znaczy, tak. No, nie wiem, tak może się śmiejąc troszeczkę, no to gdzieś tam sięgam do tego i do tej mojej podstawówki bycia modelarzem, nie? Że ten właśnie, że to też tam się tam, ten balsam, nie? I ten papier, i ten wikol, i butapren. To znaczy zawsze lubiłem te robótki ręczne po prostu, nie? I to, że jak gdyby mogę to jak gdyby też, jak gdyby te powiedzmy doświadczenia i umiejętności gdzieś wrzucić jakby w fotografię, to tylko dla mnie lepiej, nie? Bo rzeczywiście, fakt faktem, ja traktuję wydawnictwo właśnie jak taki obiekt, nie? Obiekt kolekcjonerski, nie? Szczególnie w świecie dzisiaj, gdzie mamy w ogóle streamingi, jak gdyby, nie? Więc gdzie tu jak gdyby jest płyta, więc takie moje, nie, może to sprytne, a może nie, to, że właśnie, że ja że mogę tak zrobić wydawnictwo, że ktoś sobie położy na półce i ono już fajnie wygląda. I mam takie przykłady, jak na przykład, nie wiem, taką, wydawałem takich braci Kozubów z Krakowa, to był Rafael i Damian, i całe wydawnictwo po złożeniu było zalakowane ze suchym stemplem. I taki, kiedyś tam, pamiętam, to już kilka lat temu to było wydane i gdzieś tam kiedyś komuś przekazałem i ten kolega mi kiedyś tam mówi, że Łukasz, to było takie łatwe, że nie zamawiałem tego laku, nie otworzyłem, on na półce stoi, nie? Więc wiesz po prostu, nie? Że ten format taki kolekcjonerski, jak gdyby, który też wygląda ładnie na półce, nie? Ja mam jedną płytę, która została wydana na pendrive'ie i włożona do puszki, a tej puszki jeszcze nie otworzyłem. A, no widzisz, nie? No tak. No, mógłbym mi tą puszkę otwierać. No tak, puszka, ten pendrive w środku jest cały czas. Tak, nie wiem, jak ta płyta tam brzmi, wiesz, to też, to też może być taką też, wiesz, no, też tak można na to spojrzeć, że ona jak gdyby, bo ja też ja zawsze jestem, od lat jestem w kontrze z szafkami z Ikei, bo te moje płyty się często nie mieszczą, no to generalnie gdzieś tam się ją kładzie wyżej, nie? Na przykład, więc ją widać jak gdyby, nie? I tak jak gdyby najwyższe moje wydawnictwo to jest taki monodram Bogusława Szefera, gdzie ma blisko 50 cm wysokości, nie? Gdzie normalna płyta ma tam 12,5 na przykład, nie? Jak to wygląda dzisiaj w fonografii? Opłaca ci się? Nie. Nie, to ale co? Wiesz, ja muszę to robić, nie? Bo ja nie znam trochę innego życia z jednej strony, z drugiej strony kocham to robić, nie? Ale jeżeli chodzi o sferę biznesową, to nie powiem nic dobrego, bo tutaj, wiesz, tutaj no, święta jest moja żona i moja tłocznia, nie? Gdzie po prostu i mnie akceptują i w sumie tam trochę kochają chyba, nie? Więc jak gdyby to się nie opłaca, nie? Wiesz, jakoś tak się dzieje, że dzięki Bogu gdzieś tam ścieżki są kręte, ale na końcu jest dobrze, nie? Na końcu, nie? Teraz pozdrawiam właśnie tutaj moją tłocznię i też żonę, nie? Więc w tej kolejności na pewno chcesz pozdrowić. Znaczy nie zawodowo tak.
Natomiast wiesz, to jest tak... A jak w ogóle z twojego punktu widzenia widzisz tą fonografię? Znaczy ja mogę powiedzieć o swojej fonografii. Jak ją, wiesz, jak ją widzę, no bo generalnie wiesz, są wydawcy, którzy gdzieś tam, wiesz, jak gdyby, podobnie jak ja działają. No, ja wiesz, no ja mam tutaj też wspomniałem, że mam taką też jak gdyby mam sublabel Opus Series, który jest komercyjny, w sensie takim, on jest ukierunkowany na muzykę poważną. Tam w wymiarze współczesna, sakralna, klasyczna i też okolice powiedzmy jazzu i tam nawet czasami wchodzący w jakiś ambitny pop. I ona jest jakby dotowana z zewnątrz. I to jest dotowana albo przez instytucje, albo przez samych twórców. Nie? I to są też tam różne procesy. No i to się dzieje, bo to są często akademie muzyczne, jest to uniwersytet muzyczny, więc to jak gdyby tam się jakoś sensami się zapina. Natomiast w Requiem to jest ten stary model, że jak gdyby ja finansuję fonogram, chyba że zespoły chcą się dorzucić, to wtedy powiedzmy robimy większą pulę tych płyt i zabierają sobie jak gdyby płacąc jak gdyby tą cenę oddolną, czyli tą dotłoczni. I to jest jak gdyby, to jest ten mój model taki powiedzmy bardziej finansowy. Koledzy wydawcy mają dystrybucję. Antena Krzyku, Gustaw, Maciej Mering, Bocian mają też dystrybucję, która ich jak gdyby napędza jak gdyby ich powiedzmy ten taki przepływ gotówki z takiej powiedzmy, no bo to są sklepy już, nie? To ja tego nie mam, tak to generalnie skupiam się na tym, co ja sam wydaję. Alternatywna muzyka, którą też tam te różne te wydawnictwa i te historyczne i te nie, one się gdzieś tam sprzedają, bo jak gdyby mam codziennie mam zamówienia na płyty, nie? Oczywiście to jak gdyby patrząc na to, wiesz, z boku, no to się nic nie zgadza, nie? Nie. Mój brat, który jest jak gdyby zawsze był dyrektorem i w totalnie innej branży, on w ogóle na mnie patrzy, on nie wie w ogóle, nie? To, no, natomiast jak gdyby, wiesz, no to wiesz, ta moja fotografia, no mówię ci, Leszku, to jest tak silne, że no, że wiesz, ja po prostu... A no. Jakie są nakłady tego na przykład? Jaki miałeś największy nakład płyty alternatywnej? To był Das Moon i to było 1000 egzemplarzy. Aha, no, czyli to się poruszamy się w takich rejonach. Tak, to się tak mówimy, tak, to tak. No. To był Wicked in Paradise i tego już, tej płyty kompaktowej od dawna już nie ma. A tak w tej chwili to jest 300, 400, 500, no w zależności od tytułu. Tych takich regularnych, bo są też takie, gdzie tam mają powiedzmy po 12 sztuk jak gdyby, no bo jest jakimś boksem winylowym. Natomiast wiesz, to dzisiaj nie chodzi już o nakład, nie? Dzisiaj jak gdyby kłopotem już sam nakład nie jest, no bo wiesz, bo to zawsze można zrobić na starcie więcej. Wiesz, kłopotem jest to, żeby to ludzie chcieli tą płytę, bo ja mam też takie, wiesz, no bo mam też takie doświadczenia, że czasami już ludzie po prostu już nie chcą, nawet jak za darmo się rozdaje, bo ja dużo płyt rozdałem i dużo rozdaję i to rozdawać będę, bo lepiej, żeby ona leżała u ludzi niż po prostu u mnie w kartonach. Natomiast generalnie czasami ludzie już dzisiaj już nie chcą tej płyty, nie? Bo to na przykład Dyk Zawiej, to też o tym ci opowiem. Więc wiesz, tu dzisiaj nakład to nie ma żadnego znaczenia, nie? Bardziej wiesz, bo ludzie zainteresowani są muzyką, ludzie kochają i pragną muzyki. Są, wiesz, koncerty też pękają czasami w szwach, są wyprzedywane. Natomiast już gorzej, jeżeli chodzi o płyty, nie? Mam oczywiście taką swoją grupę tam szaleńców, którzy w ogóle wszystko kupują. No jest super w ogóle. Natomiast generalnie, wiesz, to jak gdyby... Ja też nie jestem zdroworozsądkowy w tym wszystkim, wiesz, bo to jest też no tak... Wariat hobbysta, tak, który... Gdzieś upadłem na główkę, mam jakby mały. Tak, oczywiście. Natomiast wiesz, to powiedzieć, ja mam takie płyty, które gdzieś tam powiedzmy po latach się obroniły, nie? Gdzieś tam powiedzmy zwróciła się jakaś część tych kosztów tłoczni. Natomiast wiesz, na starcie było tak, że ja pragnąłem to wydać, bo to w ogóle się zakochałem w tej muzyce. No a potem, wiesz, wprowadzam na rynek i tam sprzedaje 7 sztuk, nie? Przez lata się wracało, nie? Bo taka była grupa taka Sissy Gambis, która była dla mnie fenomenalna, do tej pory jest po prostu i pamiętam jaką... Francuska grupa Sissy Tak, Gambis, tak, pamiętasz to, no to w ogóle, to też jak gdyby... No, to ja wtedy właśnie, w tych Katowicach studiowałem, to byłem na koncercie Sissy Gambis i taka była też fajna historia. Nie pamiętam, jakie to był klub, co to było za miejsce, ale wiem, że właśnie ten mój wspomniany box, tego The Rapport, ten czekoladkowy, dałem tej dziewczynie, tej wokalistce tej grupy i wiesz, no i tyle, no i po co mi ja, wiesz, gdzieś tam kupiłem kasetę właśnie. Tam taką, była taka twarz taka rozciągnięta na okładce. I wiesz, to mi towarzyszyło kupę lat. I potem w czasach, jak się pojawił Facebook i jak gdyby, wiesz, zaczęli się pojawiać po drugiej stronie koledzy tam, wiesz, ze szlaku. Taki mój kolega z grupy Shottersburg. Tak piszemy, wspominamy sobie w ogóle, co tam pamiętasz, co pamiętam. Tam ja wspominam, właśnie mu piszę, że właśnie grupa Sissy Gambis. A on mi pisze, że właśnie ma kontakt z tą dziewczyną, nie? I mówię, wow. No i wiesz, skontaktował tam nas, tam poprowadził całą tą korespondencję i ona pamiętała o tej kasecie w tym moim pudełeczku po czekoladkach. No i kilka lat później wznowiłem to. To był jakiś tam rok chyba 13, czy już nie pamiętam który. No i wiesz, i pamiętam, że jak to wprowadziłem, to w ogóle odezwało się tych kilku w ogóle kolegów z tamtego czasu, z lat 90, którzy pamiętali i tyle, nie? I wiesz, ale to dla mnie nie jest priorytetem, nie? Priorytetem dla mnie jest to, żeby mieć coś fajnego w katalogu, nie? Coś, do czego jestem bardzo przekonany. A to, że na starcie jest zawsze finansowo źle i są długi i potem są, wiesz, mozolne moje rozmowy i przeproszę z tłocznią jedną drugą, to wiesz, to tam na końcu spłacę, nie? Ale mam w katalogu. I mam taki Sissy Gambis, który
wiesz, na moim szlaku, wiesz, jak byłem młodym chłopakiem, widziałem, zakochałem się, nie, a potem mam w katalogu to, nie, i to jest dla mnie wow, nie. To jest taka cała moja seria archiwalna, gdzie ja, wiesz, tutaj wspomniałem Rigor Mortis, nie, gdzie wiesz, gdzie byłem na koncercie właśnie w 93 roku na małej scenie w Jarocinie, zacząłem Rigor Mortis, wiesz, a to było, wtedy był dzień metalowy i tu wychodzi zespół w ogóle z samplerem, nie, i w ogóle to, co się działo. I pamiętam, że już przy drugim utworze, już jak gdyby tam konferencja właśnie wspomniał o tym, że mają kasetę za sceną, ja poleciałem, już wtedy była kolejka. No i wiesz, potem był rok kolejny, to była legendarna scena Fabryka w Jarocinie, pewnie pamiętasz też. Też wtedy występowali w samym takim tyglu zespołów jak Kiński, jak Wieloryb, jak Rigor Mortis, Hotel Die, Nowy Horyzont. Ja tam jako stoję pod sceną jako fan, w ogóle taki kurde wow, nie? Mija tam 20 lat, ja ich wydaję, nie? I to jest dla mnie kurde, rozumiesz? Tak jak, nie wiem, z legendarną płytą grupy Kiński, Cupola Mundi, nie? Gdzie tam wtedy, wiesz, gdzieś tam przy moim Ostrowie właśnie w Otalanowie był koncert i ja wtedy taki jeszcze, wiesz, taki, no, taki młodziak w ogóle tam Kiński, wow, nie? A potem to się moi, to są gdzieś tam moi znajomi, koledzy, pracujemy razem, nie? To jest dla mnie sens tego wszystkiego, nie? Że ja w ogóle, jako taki pasjonat w ogóle, gdzie mówię, gdzie po drodze jest w ogóle źle, zawalam, jest w ogóle masa historii różnych, ale na końcu jest dobrze, nie? I to jest dla mnie to. Rozumiem, że zarabiasz na czymś innym po prostu. Znaczy, wiesz, to słuchaj, znaczy że pracujesz gdzie indziej, nie, tak? Nie, Leszku, to jest w ogóle, wszystkie finanse domowe to są związane z wydawnictwem. I to jest w ogóle, to są, wiesz, to tutaj mówię, to wspomniałem o tej serii, wiesz, która jest dotowana z zewnątrz. I, no tak, i jest tak, dobrze, tak. Jak jest koniec roku budżetowy. No tak. Nie? Instytucje zamykają rok, jest bardzo dobrze wtedy, nie? Ale potem jest na przykład, wiesz, wakacje są, nie? I generalnie jest już różnie. No raczej, no jakoś tak, wiesz, no kurde, to wszystko jest wymodlone u mnie w życiu i to jakoś tam się, wiesz, jakoś to płynie, nie? No wiesz, no to nie, wszystko... No najważniejsze, że jesteś szczęśliwy. Znaczy jest, tak. Zawodowo, powiedzmy, wiesz, zawodowo tak, jak gdyby spełniony jestem w 100%, nie? Bo mówię ci, bo to oczywiście, wiesz, tutaj w żaden sposób się nie wywyższam ani nic po prostu, nie? Ale są różne prace, nie? Ale generalnie, to oczywiście, jak gdyby, wiesz, mając trójkę dzieci i, wiesz, to ta stabilizacja finansowa jest bardzo ważna, nie? Szczególnie, gdy mam stałe, wiesz, koszty tam, typu leasing, biuro, w ogóle dom i tak dalej. Natomiast, wiesz, to jakoś to cały czas tam, wiesz, no to tak, nie? Płynie, nie? Jesteśmy w twoim biurze, bo robimy wywiad w biurze. Biuro jest w pięknym miejscu, w samym centrum, znaczy nie, to nie jest centrum Warszawy, to jest Stare Miasto. W pięknym budynku i obok jest, no właśnie, jest salka koncertowa. Tak. Tam będziesz robił koncerty w Zawieje. Tak. Czyli to jest taka inicjatywa domowa trochę, mam wrażenie, bo to pokazywałeś mi na 28 lat. Tak, dlaczego to jest w ogóle, to już, te koncerty już trwają, bo one trwają od, zaczęły się w tym roku przed COVID-em, to był 19 rok albo 18, jak to było? Chyba 19 rok. 19 rok, tak. Tak, 19 rok zaczęły się właśnie te koncerty i wtedy było 12. Potem jak gdyby, potem był kolejny rok, to był styczeń, wtedy wystąpiła grupa Księżyc, ale to nie tutaj, tylko piętro niżej. No i potem był taki projekt Zenial, potem był COVID i potem wszystko się zdupcyło. No dziękuję, że tak mówię, że jest piękny, chociaż jest dużo taśmy klejącej na ścianach, na podłodze na przykład. Natomiast tak, w jednym z pomieszczeń, które ma 23 metry, ale 3,40 w górę, co robi robotę, z pięknym gzymsem, robię koncerty. Najmniejsze w sumie, no w sensie najmniejsze, no pewnie są też, oczywiście są koncerty po domach i tak dalej, no ale ja mam jak gdyby, tam jest wszystko przygotowane, tam jest cała produkcja, jest oświetlenie, jest kotara, jest multicore, jest dymiarka, która zawsze jak gdyby jest najważniejszym w ogóle punktem programu, bo uwielbiam dymić. To brzmi bardzo dwuznacznie. Tak, powiedz, tak. Kiedyś bardziej, no. W każdym razie, jak gdyby jest, tak, multicore jest jak gdyby z produkcją, jak gdyby, gdzie mój kolega Darek ogarnia mi cały dźwięk podczas tych koncertów i no i w sumie zrobiłem ich łącznie przez te wszystkie lata, zrobiłem ich 22. No teraz COVID rozwalił jak gdyby, nie? Bo potem już tak robiłem, w zeszłym roku bodajże było ich 6 czy 7, teraz pierwszy był w styczniu. Kto był w zeszłym roku? Paul Pomotel, potem była grupa... Paul Pomotel. Tak. Potem była grupa Kirk, projekt Chanel. To jest takie też jak gdyby dla mnie realizacja w ogóle takich moich marzeń, że też te koncerty, nie? One są, powiedzmy to tak, zabrzmi, tu trzeba wziąć duży cudzysłów, na moich warunkach. Jakie są warunki dla uczestników tego koncertu? Jak się można dostać na taki koncert? Wszystko poopowiadam, tak, to w ogóle tak, wszystko zdradzam. Te moje warunki to chodzi o to, że jak gdyby, że tu zapraszam do biuro, no więc jak gdyby trochę moje takie przedłużenie mojego domu. To staram się, żeby to było miło, nie? I w ogóle i tak śmiesznie, i fajnie, i ciepło. Więc jak gdyby oprócz tego, że koncert jest poważny, to już cała reszta naokoło jest powiedzmy już trochę mniej poważna, nie? Bo ja to takie konferencje razem z nim wychodzę. Bo staram się, żeby w ogóle było fajnie. No i to rzeczywiście jakoś tam się udaje nam to zrobić w ogóle, bo to już mówię, to też musieliby ludzie powiedzieć, że tutaj byli w ogóle, bo jest zawsze coś do zjedzenia. Gdzieś moja żona jakieś ciastka piecze. Jest kawa, herbata, wina, które kupuję. Koncert się kończy tym, że każdy z uczestników dostaje
uwaga, certyfikat uczestnictwa. Ja jako korpo wydawca każdemu wręczam certyfikat, który taki certyfikat może otworzyć ścieżki kariery do nowych zadań zawodowych. Są też te koncerty nagrywane. To jest w ogóle bardzo ważna dla mnie też rzecz. To już wspomniałem w ogóle o tym, że opakowania, które ty, Leszku, widzisz, potem możemy też na zdjęciach jakieś pokazać, które też są w nakładzie, powiedzmy, ten do 30 egzemplarzy, które ręcznie składam. Każdy jest inny. I to jest taka historia, że jest artysta, grają koncert, w tym samym czasie jak gdyby on się rejestruje, potem jak koncert się kończy, ja tam jeszcze opowiadam ludzi jakieś tam historii, a mój kolega Darek robi szybki miks i je wypala, bo to są na płytach CD-ROM-u, które też są przygotowane, bo są z góry, jak gdyby są malowane albo naklejki mają specjalne, można je kupić. Potem oczywiście je wprowadzam też na sklep i tam na sklepie potem gdzieś tam wykapią się te płyty. Więc... A to jest tak, że one są biletowane i od razu to jest taki model, że trafiają te pieniądze, jeżeli ktoś jest zainteresowany i to potwierdza, to ja przekazuję konto artysty, on przelewa mu pieniądze. I to jest jak gdyby ja w ten sposób buduję honorarium. I to generalnie mam twardą zasadę, że każdy płaci. I tak jak tutaj byli tutaj wykonawcy z muzyki, powiedzmy, współczesnej, od nas uniwersytetu, i były sytuacje, że byli profesorowie tych studentów i też płacili, nie? Bo to jest jak gdyby, to jest dla mnie taka sytuacja, żeby właśnie być tutaj, właśnie jak to budowałem, to trochę nie miałem pomysłu, jak to zrobić, no bo jednak zapraszam w sumie oddolnie znajomych, albo tam znajomych dalszych, więc mi tak trochę niezręcznie brać te pieniądze, nie? Więc a z drugiej strony, kurde, skąd wziąć honorarium dla muzyków, nie? Więc mówię, tak pospinałem sobie, no i generalnie przerzuciłem ciężar jak gdyby na artystów, artyści na mnie, nie? Że to, no i się zgadza, nie? Potem te płyty, które są nagrywane, to już jak gdyby to jest, powiedzmy, to są te moje, ten mój zarobek. No frajda kolosalna. No te certyfikaty, to nagranie, też oczywiście, też jest jak gdyby tam rejestracja wideo, która ląduje tam na YouTubie, więc jak gdyby jest taka pełna dokumentacja. Też właśnie jest taki mój przyjaciel François Champignon, taki Francuz z Saskiej Kępy, który robi zdjęcia, więc mamy też w ogóle fajne zdjęcia, nie? Więc to jak gdyby, no jest taki w ogóle cały taki pakiet, jak gdyby potem to ląduje u mnie na stronie, na Facebooku, na Instagramie, więc jak gdyby, no jest tak to wszystko zdokumentowane, nie? To jak się można ten koncert dostać? Generalnie jak gdyby jest na Facebooku taka grupa, Zawieje, tam tajna grupa, tam powyżej 1000 osób to na tej grupie jest. No i generalnie to jest taka sytuacja, że jak przygotowuję w danym miesiącu taką planszę, jaki artysta, jaka data, to zazwyczaj jest tak, że od razu tam jest ileś osób, które się już się zgłasza, zapisuje, przekazuje te kontakty, wspominałem o tym, a potem tam w ciągu 2-3-4 dni to dokapie, no i jak gdyby jest zamknięta pula. No albo jak gdyby tam, no to jak ktoś obserwuje, albo nie ma Facebooka, albo się interesuje tematem, to, no to ja tam jakieś, nie wiem, SMS-y, WhatsAppy i tak dalej, jak gdyby, nie? Czyli tak jak gdyby bez jakiegoś takiego regularnego formatu tam typu gdzieś tam biletarnie i tak dalej, tylko że po prostu oddolna inicjatywa, nie? Bo to mówię z jednej strony jak gdyby... No bo to przynajmniej cały zarobek trafia do tak, artysty, to jest w ogóle, tak, nie ma takiej, tak, to absolutnie tak, tak. Nie... No i po prostu trochę jednak, no bo jednak na marginesie to jest biuro, nie? Tu są jak gdyby sprzęty biurowe, więc tak też po prostu raczej wolę mieć, powiedzmy, kontrolę nad tym, kto tu będzie. To, więc to nie jest format, znaczy no jest koncert, bo to wszystko jak gdyby jest zachowane, nie? Droga jest oddolna jak gdyby, nie? Więc no widziałeś tutaj, jak był tu jeden pan po płytę, no to opowiedziałem o Zawieje, jak się spytał, jak to jest, to przekierowałem go do grupy Zawieje na Facebooku. Piękna inicjatywa. No, śmiesznie, zawsze chodzi, tak. Jest śmiesznie w ogóle, jest tak jak gdyby, no wiesz, tak jak gdyby tutaj wszystko pięknie, ale tak jak, wiesz, robię sobie co miesiąc imieniny po prostu, nie zapraszam w ogóle. I staram się, żeby przynajmniej większość była zawsze z nowych tych osób, jak gdyby. Więc ja wiem, że to zabrzmi w ogóle w normalnych okolicznościach przyrody dziwnie i śmiesznie, no ale grubo ponad 200 osób przewinęło się, nie, tutaj jak gdyby, nie, bo to 200 osób to jest regularny koncert jakiś taki, nie, jednorazowy, natomiast tutaj jak gdyby wewnętrznie, oddolnie i tak dalej, nie. A Zawieje, jak wiem, wszystko, bo już na wszystkim się wyjechałem, wszystko już w ogóle, wszystko przerobiłem, a cały czas mam tak, że jak jest ten dzień Zawieje, to ja już wstaję o świcie, już nie mogę spać, bo jestem tak naładowany, że w ogóle za chwilę w ogóle temat ruszy, wiesz, i próby, i goście, i w ogóle, wiesz, to wszystko w ogóle wow, nie. No i to w ogóle, wiesz, to dla mnie... A nie chciałeś sobie jej rozszerzyć gdzieś w jakimś innym pomieszczeniu, zrobić na przykład... O właśnie, mówiłeś o festiwalu. No tak, słuchaj, no to tak. Najmniejszy, wiesz, festiwal świata, tak, ale to jeszcze, wiesz, nie, dlaczego nie, wiesz, nie, Leszku, nie chciałem, bo kluby są wszędzie, jak gdyby, nie? I to, a tu jednak, wiesz, do siebie zapraszam ludzi, jak gdyby. Bo też mówię, taką wartością, tak w moim wyobrażeniu taką dodaną może być to, że... No, że wiesz, można z każdym pobyć chwilę, nie? Można pogadać w ogóle. Ktoś tam kupi tą płytę, wiesz, w to miejsce dam pięć innych. Wiesz, jakoś takie jest, to bardziej takie
osobiste, nie? I to jest dla mnie ważniejsze po prostu niż taki format, wiesz, regularnego, który oczywiście jest wspaniały i tak dalej, bo to nie ten, ale wiesz, jak gdyby, tak jak to mówię o tych moich warunkach, no to lubię tutaj mieć, tak gdyby, lubię, żeby na tej kanapie, wiesz, usiadł ktoś i sobie pogadamy, bo za chwilę jest koncert, tak gdyby, nie? Tu wspomniałeś o festiwalu. Tak, chcę zrobić w ogóle, mam pewien pomysł, właściwie w ogóle, no już wszystko chyba mam zaprojektowane jakoś tam w głowie. Przed wakacjami taki najmniejszy festiwal świata, dokładnie tak. 21 osób, no i drugie tyle pewnie z artystów, nie? Bo 4 projekty, z czego dwa będą solowe, a dwa będą z regularnym zespołem tam, czy 4-osobowym. Na razie nie będę zdradzał, kto to będzie, bo to chcę jakby za chwilę tam gdzieś poogłaszać. I też mam taką właśnie taki pomysł, że to ma być właśnie taki cały dzień, powiedzmy jakaś sobota, że te koncerty będą tak, żeby one były znośne, typu 40 minut max po prostu, a w międzyczasie no znowu ten poczęstunek, wiesz, jakiś może bardziej rozbudowany. Przygotuję w ogóle sobie jakąś tu wystawę, jakieś, wiesz, wideo, żeby ileś osób przyjdzie, no żeby spędziło taki bogaty dzień w ogóle to gdzieś tam jak gdyby w tym sosie, gdzieś tam Requiem Records, nie? No to jest takie moje marzenie, nie? No cóż, no to ja życzę, żeby ci się to udało. No dziękuję. I będę o tym mówił, będę o tym pokazywał różne rzeczy, więc w różnych swoich kanałach, więc mam nadzieję, że... No może będziesz miał czas i ma możliwość i sposobność, no, w ogóle, to zapraszam oczywiście, najbardziej. Oczywiście. No. Dzięki. Będzie, mogę tego powiedzieć, będzie nowofalowo. No, domyślam się. Romantycznie, smutno. Musi być, tak. Tak, dlatego te dymy są. Dymy i dużo różu, nie? Dużo różu. Radioaktywny blog. Moim gościem był Łukasz Pawlak, Requiem Records. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego wszystkim.